Klienci bardzo chętnie korzystają z bankowości internetowej i banki coraz ciekawsze serwisy tego typu oferują dla swoich klientów. Trzeba brać jednak pod uwagę to, że cyberprzestępcy mają świadomość tego, że jest to bardzo ciekawa możliwość dla nich pozyskania danych o klientach banków, ich numery kont, ich dane do logowania i dzięki temu coraz częściej próbują przechwycić środki, które klienci w bankach posiadają. Trzeba być dość uważnym, wykonując transakcje w internecie. Tutaj szczególnie uwagę warto zwrócić na to, że tak jak wspomniano, cyberprzestępcy potrafią podmienić numery kont w trakcie wykonywania transakcji. Wykorzystują do tego różne techniki atakowania, umieszczając złośliwe oprogramowanie, które to dokonuje. Banki oferują technologię, gdzie za pomocą SMS-a na przykład jest potwierdzana transakcja i tutaj musimy się przyjrzeć wyraźnie, czy na przykład komputer się dziwnie nie zachowuje, czy SMS, na który dostaliśmy potwierdzenie, rzeczywiście zawiera numer konta, na który chcemy dokonać przelewu. Jest tu konieczna po prostu ostrożność i wszelkiego rodzaju niestandardowe zachowania aplikacji bankowej powinny wywołać naszą czujność. Na pewno warto stosować oprogramowanie antywirusowe na własnych komputerach i dbać o to, żeby wszelkiego rodzaju zaleczone patche czy poprawki do oprogramowania systemowego były na komputerze zainstalowane. Ale też no, tutaj nie samo to oprogramowanie złośliwe jest pewnego rodzaju ryzykiem. Ryzykiem są też ataki celowane w poszczególne osoby, gdzie cyberprzestępcy, wykorzystując tę technikę, próbują pozyskać od nas dane konieczne do wykonania transakcji finansowej. Czyli na przykład przysyłają informacje z prośbą o podanie danych do konta. W takim wypadku najlepiej skontaktować się bezpośrednio z bankiem i upewnić się, czy rzeczywiście bank wymaga tego typu informacji, czy rzeczywiście bank próbował tym kanałem się z nami kontaktować. Ale tu jeszcze raz bym podkreślił kwestię pilnowania tego, żeby nasze komputery rzeczywiście posiadały oprogramowanie antywirusowe i aktualne wszystkie poprawki, co na pewno redukuje ryzyko zainstalowania złośliwego oprogramowania. Generalnie rzecz biorąc banki, czy cały system bankowy, który jest elementem infrastruktury krytycznej naszego państwa, bazując na rekomendacjach KNF czy też właśnie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, starają się budować takie rozwiązania, żeby tego typu sytuacji uniknąć. Tak? Czyli wdrażają rozwiązania cybernetyczne, które przeciwdziałają różnego rodzaju atakom, czy to takim atakom, które blokują poszczególne serwisy, czy też ograniczą ciągłość działania systemu bankowego. Jakkolwiek wszystkiego możemy się spodziewać i wszystkich ryzyk absolutnie nie jesteśmy w stanie zaadresować. Na pewno warto myśleć o tym, żeby jednak gdzieś ten zapas gotówki może rzeczywiście trzymać. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz, czy podejście, które zmieniło się na przykład w Szwecji, gdzie Szwecja dążyła do tego, żeby w 100% wyeliminować gotówkę z obiegu. Jednak po sytuacjach właśnie takich, gdzie niedostępne były serwisy bankowe, doszli do wniosku, że pewien poziom gotówki w obiegu jest elementem gwarancji ciągłości działania systemu płatniczego. Także oczywiście te rozwiązania są coraz bardziej sprawne, coraz więcej wkłada się energii w to, żeby zachować ciągłość działania, ale z drugiej strony też ryzyka związane z niedostępnością serwisów istnieje.